Kilofy w dłoń, kaski na głowę i rozpoczynamy szychtę. Powlecie mi, drodzy, jestem Izisowski, jest kolejny odcinek z Outlast 2 i dzisiaj wybieramy się w głąb kopalni, gdzie prawdopodobnie w końcu znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. Oczywiście wy dobijacie do 10 tysięcy łap w górę i lecimy z kolejnym odcineczkiem, który będzie naszym już prawdopodobnie ostatnim. Dlatego bez zbędnego gadania rozpoczynamy, sprawdźmy tylko, czy mamy pełny pakiet bandaży. Oczywiście mamy, a to jest winda, która nas doprowadzi na sam dół, tylko że ona już jest na dole, dlatego sobie ją szybko... Musimy tutaj przywołać. Ta instrukcja obsługi chyba nam nie jest na nic potrzebna. Zapisywanie w tym momencie mi nie pasuje. I kitowcy już od samego początku odcinka będą nam towarzyszyć w tej podróży. Nie wiem, czy też zauważyliście, że strasznie cukierkowo się ostatnio zrobiło w tej grze. Oni mnie nie gonią? Albo goni mnie tylko jedna osoba, bo... Może im zabrakło budżetu na bieganie dla wszystkich? Ale tutaj kogoś słyszałem. Ale chyba nikogo nie ma. Albo jest. Coś... Aha! Nie ma to jak zapis gry, który mi zepsuł całkowicie moją ucieczkę. Nie mogłem się ruszyć do przodu, jakby tam było coś niewidzialnego. Nawet animacja się mi teraz popsuła. Dzięki! Mam nadzieję, że po przeładowaniu wszystko już działa. Tylko gdzie my tak naprawdę biegniemy? Czy tam jest inne wejście do kopalni? Was nie biorę ze sobą. Nie, jesteśmy w tym samym miejscu tak naprawdę, więc to wszystko chyba obiegliśmy. Żeby ich w jakiś sposób... ogłupić. No ale jedziemy. Zobaczymy, jak głębokie są te kopalnie w Arizonie. 40 stóp, no, no to nie, na pewno to nie jest to. Ja już mam dość kopalni Polifi. I jeszcze na dodatek główny bohater znowu zaczął mylić imiona swojej ukochanej. A co najważniejsze, spędził on tutaj zaledwie noc. I zobaczcie, jak zaczął tracić świadomość. To mi się nie podoba. W Lifi wyglądało to troszeczkę straszniej. To super. Ale tam jest? Nie zdążyłem doczytać. My to przeżyjemy. Zakładam. 800 stóp pod ziemią. Tutaj nie powinni już mnie dorwać. Nie wiem, czy powinniśmy już wychodzić stąd, o ile jest gdzie. Jest jakaś kładka, a jeżeli spadniemy niżej, to może... Może lepiej spróbujmy zejść. Prawidłowo. 800 stóp to jest jakieś 250 metrów. Może... Troszkę to zaokrągliłem, ale mniej więcej to powinno być tyle. Hmm? Co się właśnie stało? Co to było? Winda na mnie spadła? I od nowa. Tym razem nie będę się rozgadywał i od razu przeskoczę tam, gdzie powinniśmy. Ale wracając do Blake'a i do jego psychiki, to zauważcie, że... Wystarczyła jedna noc, żeby tak postradał zmysły. A teraz pomyślcie, jak długo tutaj ci mieszkańcy musieli być poddawani tym eksperymentom. Albo skutkom ubocznym działania wież. I tym razem nam się udało, bez problemu. Mam nadzieję, że naszego szamonurka tutaj nie będzie. Kumaci zrozumieją, o co chodzi. Szamonrek to była zła osoba. Był zły człowiek. Ale niech spoczywa w spokoju. Albo lepiej nie. Niech umiera dalej w męczarniach, w tej kopalni. Co tam, Blake? Tylko Lynn się liczy, tak? A nie Jessica przypadkiem? Teraz wiedziałem. Przynajmniej byłem z nią.
Co? Powtórz, powtórz. Trapped. I was never gonna get out. Now I knew it. At least I'd be there with her. Ale ty nawet nie masz pewności, że tutaj Lynn jest dalej. Co ty na to, że ją na przykład wywieźli gdzieś? A to była tylko ich tymczasowa kryjówka. Chyba że mówisz o Jessice, no to faktycznie będziesz z nią, jak tylko umrzesz? Realizm jest, no przynajmniej mamy tutaj jakąś wentylację. Bez niej to ciężko byłoby tutaj oddychać. No ale nie jesteśmy tutaj sami. Ale mi to nie przeszkadza. Bo przynajmniej wiem, że mamy szansę stąd uciec w razie czego. Po jakim oni teraz mówią? Może faktycznie ona jeszcze nie była w ciąży? I dopiero będzie. Oni po prostu sobie coś uzurali. Mogliśmy jeszcze skoczyć w tamtą stronę, ale tam był ten heretyk jeden, więc sobie dajmy spokój. Dalej, pieprzono 800 stóp, jeszcze niżej zaraz zejdziemy. Ale tutaj coś musi być. Nie tym razem. Zostało nam jeszcze jakieś 6, 7, 8, nie, już 7 bez tego. Znajdziek. Ja nie jestem zagubiony. Albo? Albo i jestem zagubiony. Ktoś ma rację. To już znamy z Outlasta jedynki. Co tam się dzieje znowu z przodu? Tąpnięcie, jak tąpnięcie na Śląsku, to nie jest nic nowego. Chodzą za tym korytarzem, a nie są tam na górze. Ale tu nie zejdą, tak czuję. O, 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 tam nie była Lynn przypadkiem? Nie, chyba jej nie było. Fuck. Ua. A tego kolesia znam. Jeżeli to jest on faktycznie. Mieliśmy za nim iść na początku. Ale wiecie co, mogłem się pomylić, bo on jest po prostu obdarty ze skóry i strasznie podobny kolor i wyraz twarzy ma. Teraz sobie sprawdzimy to. Obdarty ze skóry, to chyba nie jestem. Przecież dopiero co ją usłyszałeś, więc w jaki sposób miałaby tutaj już być? Obdarcie ze skóry człowieka to nie jest taka hopciup sprawa. To było naprawdę nielogiczne. Słyszał ją i na kamerze to było słychać, więc to nie było tylko jego wyobrażenie i to nie była... Nie było, aha. Tam ktoś pewnie uciekał. Więc wiemy w razie czego gdzie uciekać, gdyby coś nas zaatakowało, ale jednak nie, musimy po prostu tam iść, bo nie ma innego przejścia. Oczywiście latarki nie weźmiemy ze sobą, po co nam latarka? To jest zbędna rzecz, mamy noktowizję w kamerze. Dziwnie się czuję. Troszkę jakbym się już zaadaptował do Outlasta, nawet nie troszkę, tylko w pełni. Bo normalnie sprawdziłbym 3 razy, czy przypadkiem tutaj nikogo nie ma, a tak to sobie wszedłem, jak gdyby nigdy nic. To co jest zamknięte, musi być zamknięte. Tutaj się możemy schować w razie czego. To stąd bierzemy bateryjkę. Co jest, ziomuś? Dobra, póki nas nie widzi, to stąd idziemy. Tu nic innego już nie było. Te skrzypce oznaczają tylko jedno. Zobaczymy, czy przyjdzie w ogóle.
Czy jest sens się z nim tu bawić? Tak szczerze, to mogę biec do przodu od razu. On sobie już poszedł. Chodźmy. Poszukajmy kolegi. Za dużo tutaj jest pokoików. No to nieźle. Tak, poszedł do tego pokoju w lewo i gdybym o tym od początku wiedział, to bym tam nie poszedł, bo nie jestem tyle głupi. Dlatego pójdziemy do pokoju w prawo. Z pewnością nic nie będzie. Okej. Nie podoba mi się to, jak wiele miejsc do ukrycia tutaj jest. Brak bandaży. Uleczyć się nie muszę. Ej, naprawdę, tu się mi nie podoba już. A oni są tacy zwinni, Egipcy, że pewnie tutaj też się dostaną. Tylko martwi mnie brak karteczek. Też może się nie dziwić, bo ciężko byłoby im pisać z takimi rękoma i oczyma. Oni tutaj żyją jak ludzie krety. Może to faktycznie są ludzie krety. Aha. No dobra. Tego nie dotykamy. Tu byliśmy. Więc idziemy dalej. Goni nas, nie? To jest typowy tunel ucieczkowy. Ja tego nie nagram, nie? To nie będzie takie proste. Spróbujemy ich zaraz wyminąć. Oni sobie tutaj przyjdą. Albo i nie przyjdą. Chciałem to nagrać, naprawdę, ale się przeliczyłem. Nie ma tam jakiejś innej drogi? Wiecie co? Lepiej byłoby... O, ty mendo jedna! Mam nadzieję, że mnie zauważy. Ale mają zamknięte drzwi, więc może się nie skapną, co ja zrobiłem faktycznie. Ale jest ciekawie, tak powinno to wyglądać cały czas, jak w szkole i w kopalni. Nie. Spróbujemy, poczekamy, aż się tam dostanie. Dobra, przeszedł, to my idziemy dalej. Mendy jedne. W Power Rangers nie byliście tacy cwani. Dobra, nagramy to teraz. Nie za fajnie to wygląda. To wszyscy mieszkańcy z tamtej wioski. Jednak tamci fanatycy nie byli tacy źli, jak przypuszczałem. Okej, powolutku się oddalimy od tego, bo odczuwam pewien dyskomfort, widząc to super masz. Może zablokujemy im przejście w taki sposób, bo oni tam dalej są, pamiętajcie. Nie wiem, czy dobrze robię teraz, idąc tutaj. Mogłem na początku wejść w interakcję i mieć już z głowy przynajmniej jedną rzecz. Dobra, tutaj możemy to przesunąć, jeżeli będziemy potrzebować. Nie, nie możemy. Sprawdźmy, dobrze? Tak na wszelki wypadek sprawdźmy, czy... Okej, da się. Więc w razie czego, tutaj jesteśmy bardzo bezpieczni. Weźmy sobie bandażyk. No i to tak naprawdę tyle. Nic więcej tu zrobić nie możemy. A teraz sobie wyobraźcie, gdybyśmy grali bez baterii. Byłoby kiepsko.
Nie wiem, czy przypadkiem tego nie możemy użyć. Coś zrobiłem na pewno. Ale... aha! Teraz to mogę pociągnąć w tę stronę. Ciekawe, jaki w tym mamy cel. Spróbujemy to popchnąć, a nie ciągnąć. Może to będzie miało jakieś znaczenie? Nie idą za mną. Zaraz to wideo sobie sprawdzimy, spokojnie. Ktoś zamawiał lalkę? Te wiszące przewody mi się nie podobają. I co to niby ma znaczyć teraz? Dojechaliśmy tu i co? Tam coś było? Czy coś zepsułem? Chyba zepsułem. Gorzej, jeżeli... Dobra, to jest on. To jest tylko złudzenie, on nam nic nie zrobi. Chyba, że zaraz zamieni się w jedną z tych pokrak. Dobra, jednak nam nic nie zrobi. Więc mamy chwilę czasu na sprawdzenie tego wideo. Co to jest? I checked faces looking for Lynn. Looking for my own. For Jessica. Dlaczego dla Jessiki? Już zaczyna gadać, by gadać. Kolejny rozdział. A my idziemy tu? Nie, tu. O, tak, jest tu jakieś przejście. To się dobrze nie zapowiada. To się nigdy dobrze nie zapowiada, kiedy są wstrząsy w kopalni. Czy tam właśnie coś wyszło spod ziemi? I po co nam te drzwi zamykał przed nosem? Nikogo nie ma. Ej! Bezpieczni, przynajmniej przez sekundę. Mówiłem założyć kask. Ale pewnie nawet główny bohater na to nie padł, żeby założyć sobie kask, bo jakby coś go teraz uderzyło w głowę, to by zginął. Co tam się dzieje? Widzicie? To co jest w głowie? Nie jest tak dobrze słyszane na kamerze. To jest coraz gorsze. A to co? Aha! Szkielety uprawiające seks. Super. To nam się trafiło. Ej, słuchaj, gdzie tam było to dalej włączone, to nagranie? Byliśmy już w sali muzycznej. I nic dobrego z tego nie wynikło. Teraz znowu nam się miesza rzeczywistość z tym, co działo się w szkole w latach jego młodości. Co? Co have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your truth. A ja ją pomyliłem z Jessiką na początku. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Mother burn. Welcome her, infant lord. Naked,
hiding nothing. I lay down this mess. You crazy motherfucker! I show my true face. Prawdziwą twarz. Show me your true face. Co ty robisz? O! Już nie jesteś taka śliczna. W sumie wcześniej też nie była. To na nią spadnie, nie? To musi na nią spaść. Chyba źle pobiegłem. Tam było coś w lewo. No ale trudno, spróbujemy. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. A jeszcze ta czaszka symbolizująca, że zginiemy, jak tylko tam coś się stanie. Okej. O, już myślałem, że to już nasz koniec. Że się pożegnamy i powiem... Nie. Owoc mojej żądzy. No nie idzie za nami, nie? Nie słyszę jej. Już. Gorzej, że ona zna skróty i pewnie teraz nas złapie. Nie bez powodu znowu nam każą kucać w wodzie, żeby się schować. Wiecie co? Znowu mi kłócanie nie działało przez chwilę. Już działa. Dobrze. Może będziemy w stanie kogoś zabić dzięki temu. Jesus. Those wires are alive. What the fuck are they getting? Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób zasilają to? Ja ci zaraz wytłumaczę. Co? Ona mnie nie widziała nawet, no przepraszam bardzo. No teraz to ja sobie mogę postać w miejscu. Wykastrowany. Przez kobietę... wymasianą gównem. To mi się chyba uda. Tylko pod tym jednym warunkiem. Się dobrze schowamy, dobra, mamy teraz chyba czas, żeby tutaj iść. Znam życie, będziemy musieli wyłączyć. O, o. Wyłączyć napięcie. Słyszę, żeby. Nie, ja słyszę, że to dalej się rusza. Więc pewnie jeszcze jakiś włącznik, wyłącznik musi być w pobliżu. Pewnie tu? Na razie zamkniemy na kluczyk, dobra? Bo na razie nie ma aż tak źle. Ale moment, przecież tutaj nic nie ma, to po co my tutaj w ogóle wchodzimy? Jak ona będzie chciała, to nas tak tutaj złapie, no chyba, że zrobimy taką rundkę, ale to mi się podoba. Byśmy mogli zejść, tylko by potrzebne... Nam coś było do rozwalenia tego. Oczywiście nasz główny bohater już nie wpadnie na nic więcej, więc za niego myślał nie będę. Spróbujemy znaleźć jeszcze jeden. Wyłącznik. O, była tutaj przez chwilę. Dobra, jeden włącznik był tutaj, ale dalej słyszę te kable pieprzone. Jest, wracam. O, o. Gdzie w naszym kierunku? Mamy chwilę. A to dalej działa.
chciałem czegoś nie zauważyć, a może jakiś jest gdzieś tutaj? Widzicie, tutaj dalej działa światło, więc tutaj gdzieś musi być jakiś włącznik. Jakbyśmy poszli po kablach, to może bym coś znalazł. Tu będzie kolejny, tak czuję. A oczywiście, że nie ma tak łatwo. Musimy się bardziej postarać. Jest. Co jej nie widać na... Ona teraz nagle za nami znowu zaczęła iść. Super. I już dalej nie dojdziemy. Może chodźmy zanim czymś nas jeszcze rzuci. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce do zakończenia tego odcinka. Mamy w razie czego jakąś awaryjną windę, więc jest nadzieja na to, że stąd wyjdziemy, nawet wspinając się po tej linie. Ale tam pójdziemy kolejnym razem. Do zobaczenia i cześć!